Cześć, siemanko, witajcie po tej stronie Adrianowskiej. Jak widzicie, mamy godzinę 12:14. To jest idealna godzina na jakiś zarąbisty hororek, więc ściągłem sobie Horror Hospital 2. Gierka jest na Sklep Play za darmo, miała dobrą opinię, więc postanowiłem, że zobaczymy, nagram sobie ją. No i zaraz widzimy się w grze, więc poczekajcie chwilę i zaraz jesteśmy na pulpicie gry. Jak widzicie, jesteśmy już w grze Horror Hospital 2. Tak właśnie wygląda menu. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Mamy opcję. Muzyczkę chyba sobie zostawimy, tylko ściszymy do takiego stopnia, żeby było mnie słychać. Więc dobra, zacznijmy. Dobra. Okej. Ktoś tu chodzi. Nie wiem, co to jest. Coś tu możemy zabrać? Może plecak? No, motorem przyjechaliśmy. Aha, ja mam tam wejść do tego domu sam. Bez mojej koleżanki. Ale to na pewno nic nie możemy zabrać, żeby nie było, że pójdziemy. Ja coś tu miałem do zabrania. Cholipka. Chyba nic nie ma. Więc dobra, idziemy. Co to było? No dobra, to jest taka chata. Jak na razie wam powiem, że grafika. Oh shit. Ej, powiem wam, że się wystraszyłem. Naprawdę, wystraszyłem się. Wali mi serce i to nie kłamie, ale naprawdę wali mi serce. O kurde. To nie było fajne, to nie był taki dobry, fajny prank. Dobra. Uspokójmy się, nie denerwujmy się. Mamy godzinę 12:20. To jest naprawdę piękna godzina na nagrywanie hororku, więc. To nie dosyć, że ta godzina daje tu jeszcze takiego powera do nagrywania, to jeszcze ja tutaj dostaję biedne padaczki. Jak coś to. Nie będę się, jak nie będę się odzywał, to dzwońcie na karetkę, to już wiadomo, że już leżę. O chuj. Ktoś wyrzucił kartony chyba niepotrzebne. Tylko ja tych kartonów w ogóle nie potrzebuję, więc nie wiem, nie chcę ich na razie. Pewnie to był wiatr, więc nie bójmy się. W ogóle dziękuję wam za te subskrypcje i lajki, które dostałem. Jestem naprawdę zadowolony. Dziękuję wam. To dostaję dzięki temu powerka do nagrywania. Kurde. Nie podoba mi się to miejsce. Jakiś klucz mamy. Mogę się przespać? Chętnie. Niektóre miejsca są tak ciemne, że nic nie widać. Mogę biegać? Mogę. Tu jest w ogóle tak ciemno, że nic nie widać, więc to pójdziemy. Te kartony ktoś rzucił. Mogę wejść? O kuźwa. Chyba zrobiłem coś złego. Mogę wyjść? Halo? Jak się da wejść, to wyjść też mogę. Kurde. Słyszeliście to?
Nie podoba mi się to. Ta gra jest naprawdę straszna. Cholera. To jest jakby tak opuszczony szpital. Zamkniemy te drzwi. No, to jest opuszczony szpital. Nie, to jest opuszczony szpital psychiatryczny, czy jest po prostu zwykły szpital? Cholera. Już się pojawiają pląki na twarz. To już nie jest miłe. Ktoś tu zabawił się lekami ostro. Tutaj widzę, że tutaj leży coś. Morfina. Też tam Viagrę widziałem. Dobra, to chyba nic nie ma ciekawego. Więc sobie wyjdziemy stąd. Żadnych kluczy nie ma. Tu chyba nikt mi na pranka nie walnie na twarz. Tutaj można się ukryć? Nie, myślałem, że można wejść. Tutaj są. O nie, nie lubię takiego czegoś. Nie lubię. No właśnie. Nie cierpię takiego czegoś. Jak są drzwi zamknięte, to już wiadomo, że coś się dzieje. Więc zamykamy i niech te drzwi się będą. Dobra. To jest tego grafika. Tu w walkach nic nie ma? Tylko brudne strasznie, nikt nie dba o higienę tego miejsca. Tu byliśmy? Tak, tu byliśmy. No, tutaj poszliśmy, tu chyba jest jakiś pokój. Tylko zamknięty, nie da się do niego wejść. O kurde. No, zamknięty na szczęście. Chociaż takie szczęście. Bo zaraz coś na pewno nam walnie. Bo za długo nic się nie dzieje. No właśnie. Na szczęście przewidziałem to. Ciekawe, czemu to w ogóle wisiało w powietrzu. Nie chcę tam wchodzić, boję się. Tu chyba nic się nie dzieje. Kurde, no. Nic nie ma? Czemu nic tutaj nie ma? Myślałem, że coś tu się będzie działo, że jakieś pranki pójdą na twarz, a tutaj cicho. O kurwa! Co to było? To nie był normalny człowiek. On był bez skóry. On był naprawdę dziwny, ten człowiek. Pewnie teraz tam pójdziemy i coś nam walnie, albo on wybiegnie. Bym nie chciał, bo naprawdę był dziwny. Nie był wcale taki ładny. Dobra, nic tu nie było. Trzymajmy się blisko ściany. Spokojnie. Proszę nie rzucać krzesłem, bo ja nie chcę oberwać. Słyszy pan? Albo pani? Albo ono?
Co to kluczyk? Dobra. Tym czymś ktoś rzucił? Nieładnie, nieładnie. Do kąta pójdziecie. Takiego czegoś się nie robi. Jakbyście mi zęby wybili, albo nie wiem, byście mnie uszkodzili. No, no właśnie, tacy mądrzy jesteście. Rzucać krzesłami umią, ale... Potem się przyznać nie chcą, kto to zrobił. Dobra, tu chyba nigdzie się wejść już nie dało, nie? Z tego co pamiętam, nie. Więc możemy iść tutaj. Tutaj dziś były te takie drzwi zamknięte. Teraz może nie idźmy tak, jakbyśmy byli. Już wiecie, że o, co to nie my, jak zaraz nam coś tu walnie, a ja tylko powiem łów i się brązowe mam, będę miał gacie, więc na razie tutaj spokojnie sobie idźmy i nie szpanujmy. Bo nie chcę zmieniać gaci. Więc na spokojnie wszystko róbmy. Tu było to. To była chyba ta klatka schodowa, nie? Dobra, udało się. Jesteśmy w nowym pomieszczeniu. Możemy iść albo na dół. Ale chyba najpierw bym wolał spenetrować górę, bo góry zawsze są bezpieczniejsze. Ale widzę, że chyba przejść się nie da, więc niestety musimy iść do piwnicy. Jakie to jest? Kurwa, co jest? Co to było? Na szczęście nie zauważyłem jej ryja. Ale pewnie był straszny. Ale to był taki, nawet powiem wam, spokojny prank. Tego się nie wystraszyłem. Może będzie coś ciekawszego. Ale już po tych dźwiękach tej gry to już wiem, że to nie będzie spokojne. I w ogóle coś mnie ścięło. Nie wiem, co się stało. Co jest? Ej. Co jest nie tak? XD. Co to miało być w ogóle? Co jest, kurwa? Co ona robi? Ona coś wpierdala? Ona chyba coś je. Ale tam nikogo nie ma. Co, wy podłogę w głowę wpierdalasz? Jak jesteś głodna, to powiedz. Coś ci przyniosę. Smaczne? Smakuje ci, nie? Co jest, kurwa? Co jest nie tak? Ej no. Halo. No, powiem wam, moi drodzy, właśnie tak się zachowują osoby, które na przykład za dużo grają w, nie wiem, w Resident Evil, czy coś na przykład takiego podobnego, jakieś gry, właśnie zombie, na przykład, nie wiem, Red Dead, no to właśnie tak zachowują się takie osoby, więc nie polecam, nie polecam. Jak widzicie, tutaj mamy kolejne kible. Tylko na szczęście wszystkie drzwi są powyrywane. Tutaj mamy kolejne drzwi, które są do otwierania. Tutaj wchodzimy, pewnie prank będzie. No właśnie tak pomyślałem, że szczeli szafą. Tu mamy zaobstrany kibel. Na szczęście nic w środku nie ma. Ktoś rzucił szafą. Pomału się przestaje ba... Nie wchodzę tutaj. Bo pewnie zaraz się zamkną. Tutaj coś się stanie? Czymś rzucicie może? Kurde, wam powiem, że myślałem, że będzie więcej takich pranków, a nie jest. Potem się nie boję. Czemu? Weźcie czymś rzućcie, nie? Jakiś notes zdobyłem. Mogę przejrzeć? Nie mogę przejrzeć. To mogę wejść? Mhm.
I co, i teraz dojdę sobie tutaj i koniec gry, tak? Rozumiem? Nie mówcie, że to jest koniec gry. Widzicie, jak ruszam kamerą, to tam światło miga. Czemu to jest koniec? Już koniec? Naprawdę? Aha. No to jak widzicie, to jest koniec gry. Myślałem, że to będzie trochę straszniejsza gra. Na początku się wystraszyłem, jak zrobił się ten prank na twarzy i ona zamknęła tą bramę. To było straszne. Ale reszta, szczerze mówiąc, była mega, mega śmieszne, tak? No kurde, rzucające szafy i w ogóle, no to nie jest straszne. Myślałem, że nie wiem. Coś mnie chwyci, coś mnie uderzy, coś mnie, nie wiem, zgwałci, nie wiem, kuźwa w szafie mnie coś, kuźwa, zmolestuje, a tutaj nic się nie działo, no kurde. Żadnej trochę jakby takiej adrenaliny w tej grze nie było, ale jeśli chodzi o grę, fajnie, fajnie, dobrze jest dopracowana. Mam nadzieję, że są jakieś jeszcze inne tutaj wersje tej gry, postaram się coś znaleźć. Jak na razie tylko to udało mi się znaleźć. Aha, to jest. Nie, to nie chciałem. Wejdźmy do menu. Jak widzicie, tutaj macie napisane, jak gra się nazywa: Horror Hospital 2. Gra jest za darmo na sklep Play. Mam nadzieję, że coś jeszcze znajdę w sensie takich właśnie podobnych gier. Mam nadzieję, że coś będzie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Cześć!